W ostatnich dniach polityka Putina, polityka Kremla wobec Ukrainy wyraźnie się zmieniła. Rosja nie podburza już w takim stopniu jak do tej pory separatystów we wschodniej części kraju w Donbasie. Nie ma krwawych rozruchów. Prezydent Putin nawet powiedział, że popiera rozwiązanie kryzysu poprzez wybory 25 maja. Daje sygnały, że możliwe jest porozumienie także w sprawie zapłaty za gaz dla Ukrainy. Co się stało? Niektórzy eksperci uważają, że kluczem jest porozumienie między Putinem a Petro Poroszenko, magnatem czekoladowym, który jest faworytem wyborów na Ukrainie. Być może te wybory wygra nawet w pierwszej turze. Ci eksperci wskazują m.in. na spotkanie, do jakiego doszło w marcu między Poroszenką a Dmitro Firtaszem, jednym z głównych oligarchów wspierających poprzedni reżim Janukowycza, człowiekiem, który dorobił się ogromnej fortuny na dostawach gazu z Rosji. Takie porozumienie mogłoby na przykład zakładać, że Ukraina nigdy nie przystąpi do NATO, że dojdzie do głębokiej federalizacji ustroju i być może także, że opóźni drogę do integracji z Unią Europejską. Czy tak rzeczywiście się stanie? Zobaczymy nie teraz, ale w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, kiedy Poroszenko będzie już prezydentem Ukrainy, wtedy okaże się, co on rzeczywiście robi i co, jeśli w ogóle coś, obiecał Putinowi.